Mamy 22 lutego 2023. Dokumentacja przygód Harry'ego Pottera w grze Hogwarts Legacy. Jeśli dobrze rozumiem uniwersum. Chciałbym pocisnąć w końcu, niestety zostaliśmy tak wrzuceni na wodę otwartego świata, gdzie musiałem coś zrobić, nie lubię tego. To nie jest mój świat. Musimy tak, stworzyć eliksir skupienia. Eliksir skupienia chyba użyłem. Nie, kupiłem Maxima i Durusa. Muszę zrobić eliksir skupienia. Żeby go zrobić... Jezu, jak to zrobić teraz? Mogę zrobić chyba w tym momencie nawet. Tab, aby wyposażyć. Czy jak kliknę, to on się stworzy? To jakie trudne. Czytałem książki, czytałem jakieś ten youtuberów, którzy krytykowali Rowling. Czytałem, oglądałem. Że można je kupić. Nawet nie ufcie mi tego. Prawdopodobnie sklep... Zaraz. Do mnie moja... Czy nie mam stoła chemicznego? Nie znam się na tych realiach. Proszę do mnie nie mówić nawet takim trudnym językiem. Północny... Wschód lekko. Kupimy, tak? Nie wiem, czy ta podróż nie jest szybsza niż loading. Na podstawie której lektury szkolnej byłaby najlepsza gra? Bardzo dobre pytanie. Magiczna strefa lotu, no-go zone jest straszna. Hogsmeade, here I come. Tak, survival, ala w pustyni i w puszczy. Ej, to mówili o tym, że to jest... Elixir J.P. Pina. Albo koop przygodowy, kiedy sam musiał leżeć w łóżku w pewnym momencie. To właśnie w sumie pustyni w puszczy taki klon Tomb Raidera można by zrobić. W którym Staś jest normalnym chłopcem, a potem zabija wszystkich. To by było spoko. Oj, J. Pippin. Elixirs. Maxima, Edurus i skupienie. Pippin, skurczysynu. Maybe don't knock my potions. Don't feel you can afford to replace them. Handel. What can I do for you today? On ma tylko przepisy na eliksiry. Coś tam. Tak? Nie, dobra. Skupienia za 500 zł, których nie mam. Co za tragedia, jeżeli nie mam tych eliksirów. Jezu Chryste, jestem w tyłku, muszę je... Przegrałem życie, widzę. Mam nadzieję, że ma składniki na eliksiry, że nie są drogie. Spokojnie. Spokojnie, zachować spokój. Eliksir skupienia. To jest... Eduruś, mamy jeden. To jest... Maxim. I to jest skupienie. Do skupienia brakuje łodyga ślazu. Brakuje mi tylko, żeby mieć wszystkiego. Łodygi ślazu. No, jak się dobrze rozumiem. What can I do for you today? Jaja.
Muchy, trupi fetor, pęczy kieł. Smarki trolla. Nie ma łodygi. Jestem w tyłku, udupili mnie, gra, system softlockowany, to koniec, nie przejdę tej gry. I hope to see you again. Farewell for now. Koniec. Chyba, że będzie w jakimś innym, może sklep z tymi jakimiś magicznymi... Nie wiem, co to nawet jest, rośliny? Po lewej, jak po lewej? Aha! Ciekawe. Macie rację. Tak, trzeba sprawdzić w książce. Rolling. Greetings. Please take your time looking about. Łodyga, łodyga. Co można sobie posiadzić, tak? Składniki, liście. Jest, ty, jest te 50 zł. 150 kurde złotych. Dobra. Teraz muszę się teleportować do bazy, której będę musiał sobie zrobić. Nie, musiał tym razem. Mapa Hogwartu. Hogwart. Nie wiem, w tym swoim tajnej bazie wojskowej. Nawet nie wiem, gdzie to jest. Wielka sala przystań. Szklarnie. Pracownia, klasa eliksirów, tam wpadnę. Mam nadzieję, że można korzystać z tą szkołę. Jezu, tak, rolling in the river. Gry z Kubusiem były, jak coś. Była wielka wojna Disney i Milne. Jezu, myślałem, że to małe dziecko, które zostało zmuszone do... sprzątania. Czytałem cały, czytałem, słuchałem, odkryłem, że jak się chodzi, można czytać. Słuchać ten, wykładów youtuberów. Słyszałem wykład o systemowym niewolnictwie w Harrym Potterze. Niedobrze się to skończyło dla Rowling, dodam. Więc on lubi być niewolnikiem, a postacie w książkach są za tym, żeby on tym niewolnikiem został, bo po co zmieniać system? Dobra, gdybym był klasą. Aneks biblioteki. Jakim cudem znalazłem się w aneksie biblioteki, jak się kazałem teleportować do. Klasy eliksirów. Jestem przy klasie eliksirów. Jestem dokładnie, gdzie jest. Chyba, że komnata mapy, aneks życzeń. Ty, a może pokój życzeń. Czy da się go kopnąć? Nie sprawdzę teraz. Ty, znowu tu jest ten sam ziomek. Ten sam animacją. Zabezpieczyli się. Dobra, to jest mój tajny pokój, którym sobie zbudowałem. Mam niestety ten... A to ty, dobra, zgadza się. Wyposażenie. Arystokratyczna fedora. Jezu, fedorę mamy, nie wierzę w to. Fajny odcinek słuchania związany z polskimi postępami w próbach połączenia fizyki klasycznej i relatywistycznej. Ech, kurde, to wszystko zginie. Dobra, akcesoria na głowę. Wow, obrona podskoczy o 2 punkty procentowe, czy tam 2 punkty te obrony. Arystokratyczna fedora. Milady, wspaniałe. Ciekawe, myszką się nie da wrócić do przedniego ekranu, chyba z tego co widzę. Trzeba używać klawiatury jak zwierzę. Akcesoria na szyję, wear sznureczek, nie mam sznureczka. Peleryny i szaty też nie mamy, nic lepszego. And odzienie. I tu się zaczyna. Plus 11. Elegancka szkolna koszula z krawatem.
Hot. I na twarz. Chyba wszystko, tak? Niestety nic lepszego mi tu nie spotka. Uchwyty, różdżek. Gdzie okularki gustawne? Były słabe statystycznie, niestety. Co tam? Weasley. Dobra, musimy wrócić do tej magicznej klasy. Aneks z biblioteki i tam jest klasa eliksirów. Co sądzę o niewolnictwie z kształtów domowych? To jest dobry temat. Z tego co rozumiem, to Rowling zrypała maksymalnie. Dobra, czy mogę w końcu zrobić sobie... Jak gdybym mógł coś tu zrobić... Czy mogę tu coś zrobić, czy jestem... Czy to jest zakazane? Że nie robimy się od razu. Rozumiem, że tam jest czas oczekiwania, ale... Czy mam dostęp do jakiegoś sprzętu? Gość pracuje po nocach, jest jakiś smutny. Jest, stanowisko do eliksirów, uwaga. Potrzebujemy Maxima, skupienia i Eduruś. Eduruś, teraz żeby nie spierdzielam, wydałem wszystkie pieniądze, będzie GG. Analiza. Edurusia mamy, musimy zrobić Maxima i skupienia. Aha. Ładne efekty. Do której Harry będzie grany? Do popchnięcia fabuły trochę. Tutaj musimy te narkotyki zażyć. I to właśnie co się dzieje, tak? Dobra, podnieść. Połączmy z tym. Odejść od stołu. Edurus, Maxima i teraz uwaga, tworzymy skupienia. Tak, Jan Skupień. Nie, przepraszam. Oj, czas ważenia 45 sekund. Dlaczego to zrobić? Czemu jeszcze musimy tyle cierpieć? W sensie, to jest realistyczne, ale... To jest gra. Rozumiem, że jest jakaś mechanika, żeby to przyspieszyć, nie? Teraz giniesz, czy możesz w czasie walki jutro trudniejsze? Czy teraz się napiję? Według gry muszę napić się teraz. No, chcę po prostu to zrobić i tyle. I pchnąć fabułę, iść na lekcję i coś tam odwalić. Czekaj, że wprowadza... Czekaj, co? Czekaj, że w starcie nie przeszkadza. No, ale... Tam, kiedy... Nie, bo też możemy to zrobić. Dobra, podnieś. Tu jest ładniejszy movement, jak pamiętasz na przykład tą babę z Returnala, tak? Ona tam... Tutaj te drgawki są naturalne, tak? Wygląda jakby się telepał. Tam ona tak śmiesznie stepuje. Tutaj to mi się bardzo podoba, to jak jest rogarnięty ten płynność animacji. Wspaniała jest ten jakiś inwers kinematyk, który pa. Tak się buja jak jakiś... A, jakiś rezus. Super, pa. To jest super, to mi się bardzo podoba. Dokładnie, już wbić szybko, bo go to lepiej. Zapiszemy grę, bo już mam przeczucie, że mi teraz gra zrobi krzywdy. Okej. Okay. I teraz tak. Zdobądź i wypróbuj eliksir skupienia. Eliksir skupienia.
Mamy to. Następnie zdobyj Maxima i Eduruś i jednocześnie wypróbuj. Ja nie wiem, co to robi ten instynkt skupienia. Mnie to nie obchodzi, szczerze mówiąc. Maxima. Mam teraz jeszcze raz, nie pomyliłem się. To jest Maxima. W tej kolejności sobie... Oj, bardzo ładne efekty, bardzo mi się podobają. Excellent. Mamy to. I teraz weź udział w lekcji eliksirów w trakcie dnia. Czyli musimy wyjść przed pomieszczenie. I wejść. Co ten Dr. House, kurde. Jak w amerykańskich filmach, nie? Radość, wspaniała praca, wszystko podczas ciężkiej pracy, to jest radość, muzyka i uśmiechy. Jakby Amerykanie zrobili film o żabce. W sumie o starych amerykańskich filmach, w starych amerykańskich filmach, bo w nowych chyba już niestety nastroje są mniej pozytywne. Dobra, wróć do procesora Sharpa. Sharp, kiedyś miałem telewizor Sharp. How are your assignments coming along? Szczęść Boże. I completed your assignment. Wszystkie choinki zniszczone. Good. You should be ready to learn to pulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. Pies dzwoni. Okej, uwaga. Za pierwszym razem, najzdolniejszy uczeń. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. Cześć, I suggest having a go at the enchanted books here. Dobra. Jeszcze jedno ten fabuła robi bir. Fusroda, bardzo ładne jest określenie. Dobra. Co zostało? Połączcie mi z żurnalem. Znajdź goblina Lodgoka. Idź na zajęcia o zwierzętach. Dowiedz się, czego chce Gladwin Moon. Tutaj. Porozmawiaj z Sironą. Under Free Broomstick. Zlokalizować na mapie. Teleportować mi tam. Sirona. Tak. Teleportujemy się tędy. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Czy jest coś przyjemniejszego niż 30 klatek? Hogsmeade. Chyba coś się zmieniło, bo jest 60 w dzień. Uwaga, Sir Ona. Witaj. Hello there. Nice to see you. Dzień dobry, ładnie wyglądasz. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that goblin. Day. Yes, Lodgok. He's a friend. Goblin jest przyjaciel. Jak możesz ufać goblin? Spokojnie, nie gramy w te karty Rowling. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrok and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him about Ranrok in particular. Where might I find him?
I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrok working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. Metal. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrok to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrok and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. Są jak dwugłowy, to zabijemy jednego, zabijemy drugiego, tak? Z poważne szkodzenia, moim zdaniem. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. No fajnie. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Wszyscy zginą, nie bój się. Okej, rozumiem, że ta gospoda jest gdzieś tutaj. Tak, według moich danych 71 jednostek stąd. Chciałem, żeby to były metry, to pewnie są jakieś stopy, czy coś takiego głupiego. Nie wiem, czym czarodzieje mierzą to. O, brakuje wam, niech zgadnę czego. Kurde, moja ruczka przestała działać. Ciekawe. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Tak, asbesto, asbesto. Asbesto defensus. Dobra, zakładam, że to z w budynku. Tak, bo to jest jakaś ten pod świńskim łbem. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Jestem tylko dzieckiem. Jego to nic nie tego. Przychodzę, piję sobie za darmo kufel, który znika. Następnie jem. Jezu, ale orzeszki bym sobie zjadł. Z tego co widzę, tam są orzechy. Mieszanka studencka. Jezu, patrz. Co za wspaniały świat. Nie mogę patrzeć, jak on je. Kurde. Tak, nerkowce. Hello, Lord. Drogie. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrok. Now I remember. The three broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Mam tylko 13 lat. Patrz. Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrok to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrok and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Jest, powiem tak. Tego nikt nie zrobi to oprócz mnie. Pozabijam wszystkich, będą tak rycerze, nikt zgadnę. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrok's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you,
that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need and meet me near the witch's tomb. Ładna świeczka. Strasznie ma duży nos, swoją drogą. I wielkie uszy i zęby. Ciekawe, że ma taki duży nos. Oj! Analiza. Grabowiec czarownicy, nie? W którym jest artefakt. Bla, bla, bla. Bo muszę po prostu wyjść niestety z tej strefy, tak czy jak nie lotów. Dębisząt klatek w Hogswarcie, czy tam jak się nazywa? Hogsdiku? Hogswitch? Nieważne. Się stworzyłem przed kolegami z Atomic Heartem. Nie mam koncepcji stworzenia. No nie jest stworzenie, tylko bardziej kwestia tego, że to spoko ogarniać tę grę. Czy możemy polecieć? Nie. A valuable heirloom known as the Helmet of Urdgot. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be prawami tego Rowling. I find myself traveling with you to this tomb today. Próbuję ją odkupić, autorze gry. Rowling was dojedzie. And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so? The helmet of Urdgot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity. It inspired greatness, a symbol of what has been lost. Reclaiming it would mean a great deal. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. I had heard this. When the dark-hearted conspire, they said... I can only speculate, but I... Let us hope that ours is less... Wspaniale. Co ci grałowcu? Don't suppose you have any... Considering a dark witch was involved... Czarna magia, super. I suppose there's a chance Inferiusy you may... Inferiusy dojedane będą. The foul creatures thrive on darkness. Zginą. Dobra. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Aj, czyli to jest coś w stylu. Znowu mail. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Czy możemy porównać ten quest do sytuacji takiej, że jest wrak samolotu w Rosji, który potrzebujemy, żeby odzyskać i wysyłamy w tym celu małego 14-13-letniego chłopca? Bo to też tak wygląda, jest jakiś super wartościowy relikt dla wszystkich goblinów i leci małe dziecko, tak? Czy ja tylko widzę, że coś jest nie tak? Czy... Spoko, znaczy dam sobie trochę większą czułość. Kamery, celowanie, dam jeden, dwa. Prędkość, nie, to może być ogólnie w myszy? Nie. Ale tak, idziemy... instancjonowane rzeczy. Nikt stamtąd nie wraca żywy. Nie widzę powodu, jaki byłby uzasadniony, żeby wysłać małe dziecko. Tak? Do grobowca. Czarownicy, zaangażowana jest czarna magia. Wgraj mi... Pod te się wgrywa, te jak czary. I ta czar, na czym mi zależy, to jest czar... Ten, okej. Pieniądze, widać, że jesteśmy goblinami. Ciekawe, czy będzie mnie wąchał potem, żeby sprawdzić. Okej, tu jest coś, co śmierdzi.
Moths. Curious. Ciekawe, nic tu nie mówi. Niech zgadnę. Musimy użyć czaru, który spowoduje śmierć ćmy. Co ja robię źle? Aha! Namyślenie to jest. Czy się muszę zebrać po prostu? Światełkiem... Proszę bez spoilerów, to było... To na... Nie wpadłem na to, że światełkiem... Myślałem, że miałem zabić. Lumos. Lumos. Jest dynamiczne oświetlenie, jak to jest piękne. Lumos. Chodź tu. Miyazakos. Tak, Ducatius. Analizus. Czy dzieci, teraz dzieci są mniej warte dla społeczeństwa? Jeszcze raz? No tak średnio powiedział, w sensie... A, może tego społeczeństwa? Pieniążki i mogę sobie zapewnić, że mogę biegać, bo mam już technologię skradania się wysokiego poziomu. Mogę już wszystkim napierdzielić po cichu. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Jaki ekspert. Lumos. Ojej, to jest uszkodzone. Będziemy musieli użyć czaru. Ewentualnie. Boję się, widzimy, że za tym jest ten. Muszę być potężnego czaru. Czaru, który sprawi, że naprawi się dziedzictwo. Zaklęcie wyczarowujące. Transmutacja. Reparo. No. Znaczy są zepsute. Chciałem dobrze. To ja. Lumos. Lumos. Czy więcej się na tabelka na czary to cheaty? Nie mam tego, trzeba to odblokować. Szkoda mi na tego pieniędzy. Tak? Tak. Wszyscy zginą, nie martw się. Pamiętaj, możemy ich masakrować. Kto powiedział? Czy mogę ich po cichu napierać, mnie widzą? Nie to, miało być, nic tu musimy najpierw podpalać. Send you.
Wszyscy zginiecie. To jest wasza dola, jestem magiem. Trupi fetor. Z tego się pewnie robi jakiś ten... Znając tutaj tam realia, pewnie jakieś, nie wiem... Smakołyki? Tak? Ciekawe, jakbym zapaliła... Zapalił? Wyjątkowo ramię chłopcem. Chociaż to w sumie tutaj nie jest powiedziane w żaden sposób, więc... Może źle nie gadam. Dobra. Pali się. Fajnie, czy mogę teraz biegać? Raz. Dwa. Gdzieś zgubiła się ostatnia ćma. Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Zasilanie. Ale nie wiem, czy on mówi, czy ma się coś obracać. Zagadki są bardzo spoko. Power, power, power. Analiza. To jest najpierwszy raz w życiu, nie mam pojęcia, co tu się dzieje w ogóle. Dlaczego tak działa, jak działa? Zasilać co? Tam coś się dzieje. Ha, dobra. Chciałem, żeby coś zaczęło latać, tak? Ha, tu jest jakiś wielki ten... ...unoszący się pyłek. This has a moth imprinted on it. Same as the door. Jestem zbyt genialna moja postać. Tak, mam motyw. Chyba, że muszę najpierw zasilić to tymić. Proszę, proszę, spójrz. To Lumos. Czyżby te zagadki były dla faktycznie ludzi z Mensy? Niesamowicie, spójrzcie na to. Lepsze zagadki niż w wielu innych grach, jak graliśmy ostatnio. Dobra, co to zmieniło? Bo nie wiem. Czy ta ćma przyleciała? Ty, że nie było ćma, teraz jest. Zobaczmy. Teraz jak zabierzemy tę ćmę stąd. Lumos. Okej, dobra, trzeba zrobić to tak. Chodź tu. Ty, no dobra, pojawia się nagle druga ćma. Co to do diaska? Pojawiają się nagle... Wciskam jedną ćmę, a pojawiają się dwie. Tak, pojawia się druga, jest tylko jedna. Co do diaska? Dlaczego? I see, this is supposed to spin. Nie, nie, nie. Dlaczego się z dwojednego robią dwie ćmy? To jest jakiś nowy czar? To jest załamanie lore, to jest jak ten taranowanie nadprzestrzenne w Gwiezdnych Wojnach. O co tutaj chodzi? Fuck you. Nie mam pojęcia, który czar będzie obracał. Czar do obracania. Ty, czegoś się nauczyłem ostatnio. Flipendo. Glacjusz. Transmutacja. Ewanescencjo. Lumos. Dlaczego spływ wiedźmy? Tak, zagadek na takim poziomie nie widzieliśmy nawet w Uncharted. To jest duży plus. Jednostek stąd. What's that hanging there? Looks precarious. A na drzewach zamiast liści, co tam wisi?
Matko Chrystusowa. Ogniolce. Down I go. No other way. Skoro tak mówisz, Karol, zrewaliujmy tutaj. Jest jedna droga tu. I druga droga tu. Zakładamy, że któraś da nam sekret i najpoważniejszy czar do zabijania ludzi w tej grze. Lumos. Lumos. Czy zadziała też, czy nie? Niestety muszę użyć właściwego czaru. Czar masakrowanie ludzików. Lumos. Lumos. Zaraz, zaraz. Czemu mnie widać? Lumos. O. Kolejna potężna dziura. Mam dziwne wrażenie, że się wróciłem. Duża arena. Tak myślałem. Czy oni mnie widzą? Czy mogę ich wytłuc? Oby. Którym się porusza? Jeszcze raz lewym. Spacją kontrolę. Czemu się nie zapalił? Sobie tutaj mam. Wychodzą ze ścian, z jakiegoś podwora. O, ten mój główny cel. Ciekawe, też nie dosowo. Sorry, nie chcę używać tego magicznego super ciosu. Twoja przygoda się skończyła. Z tym musimy tutaj załadować czary totalnie ofensywne. Chyba, że oni się wkurzyli, bo zobaczyli, jak ich zabiją. Więc jak podejdę, to mądrze, tylko najpierw tego zarżnę. Mogę to na IQ zrobić. Ej, to mi się podoba. Jest to jakieś auto wciąganie tych przedmiotów, bo to... Uwłacza moje tutaj trupi fetor. Czyli build na sama Fischera działa. Nau zagadki. Dobra. Poszukaj hełmu w rowcu. Mamy kolejną zagadkę tego typu z ptaszkami. Jest tam jeden z nich, który lata. Wykorzystam zdobytą wiedzę, która mówi...
Ściągaj tego całego latającego ćmienia. Doprowadź go do mechanizmu, który nastąpi jego podwojenie. Nie podoba mi się to zupełnie, jest nierealistyczne. Następnie musimy niestety przyłączyć się na menu. Wybrać ciał flipendo de pulsos rulso. I zobaczyć, jak się tutaj nakręcają magiczne schody. Chyba jestem niewidzialny, ten tak kręci. No, chłopcze, wejdź, co jest grane? Co z... Dobra, żeby dwa razy zakręcić. Dobra, zakręcona, zakręcona. This looks even more complex. Półokrągłe okulary ze złotymi oprawkami, niższy poziom niestety do wyrzucenia, wręcz do zaorania. Uwaga, następuje depuls. Gdzie ja cię wcisnę tutaj? Jeszcze dwa tego typu robactwa. Skacz. Nie bój się, cierpienie jest twoim przyjacielem. Jednego z nich brakuje. Drugi jest tam, potrzebujemy ich trzech. Nie, dobra. Tak, brakuje ewidentnie jednego ziomka. Nie, dobra, jeden tu jest. Będziemy go się jakoś wnieść. Używaj więc na przemian. Czy mogę używać czaru oświetlenia i napierdzielania? Zobaczmy, czy on ucieknie od razu. Skurczy się, ucieka. Okej. To pewnie możemy go przenieść tam. Tylko gdzie on poleciał? Nie ma go tu. Revelio. Jest chyba... Jela, jest tam. Czy się dobrze rozumiem? Nie, dobra, jest tam, ale powinien być tu. Jak nawalam, to... Okej. Archon ma streama o VR dwójce. Idźcie, bawcie się dobrze, niestety. Lumos. Tutaj kraina biedy zostaje. Pozdrówcie pana Archona. Sam chyba pójdę. Uwaga, widziałam, że... Do mnie! Witaj, jesteś piękny. I teraz najtrudniejsza zagadka. Pozwałoby cię przegnać z tego mechanizmu. Mój piękny. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Jezu, gość jest genialny. Lumos. 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 Zostań tutaj. Nie polecisz do pierwszego miejsca, które jest, widzisz, tam.
Potrzebujemy jednego, żeby tam kręcił. Mamy tak, miejsce tu, które nic nie wnosi. Miejsce tu, z którego przyszliśmy. Miejsce tu... Rebellion. Którego, gdzie nie masz ludzika. I miejsce tu. Tu jest bardzo ciekawy moment. I to w sumie niczego nie służy, tak? Bo to jest tylko pomieszczenie z paroma sekretami. Chyba trzeba wykorzystać te dziwne kratownice, żeby gdzieś coś ujrzeć. Skrzynia nie otwarta przez mnie. Żeby reparo korzystać. Czyli klikanie po wszystkim się zaczyna. Jezu, to nie jest to. To jest to. Gdzieś tu widziałem skrzynię. Oj, mamy to. 32 złote, świetnie. Ogień. Lumos. Incendio. Na tej zagadce polegnę. Rebellion. Mamy dwa, mamy pulę dwóch tych całych istot, które są już zaklęte w zamku. Potrzebujemy jednej, żeby była na stałe, jakoś przynieść. I need to bring moths to the door. Co powiedziałeś, że muszę coś z drzwi, otworzyć drzwi, tak, rozumiem. To jest typowa zagadka, oczywiście nie wiem, do czego do siebie porównać. To jest jakoś ważne, podejrzewam, bo stąd powinniśmy widzieć nic. Czekaj, że ona przyleci w końcu na górę? Moment. Analiza. Chodź tu. Zobaczmy. Przepraszam, nie chciałem tego zrobić. Jeszcze raz. Mówicie, że to jest jeszcze jedna... Lumos. It's his final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Trupy. A dead Ashwander. Ciała. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Trupy... jak oni się nazywają? Nażdży zaraz. Nie krasnale. Gobliny. Rebellion. A to? Jakiś przeciętny chłop ze wsi. To show this to Lodgok.
Tyle na szczęście to jest winda, nie musimy chodzić na to. Pa. Nie mogłem tędy zejść, tylko musiałem iść na około. Okej, jak tam się stoi, nogi się nie bolą? Lord Gok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn, they got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrok. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Jesteś karłem. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrok. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ej, odbierzemy im hełm. AKA, zabijemy wszystkich i... Czy mogę już latać i ich zbombardować? Mogę. Ale zrobimy to zgodnie z duchem Ferd Echelonu. Czy wilki też mogę mordować po cichu? Figurka psa, chcecie? Do pokoju? Ej, to jest 100 metrów stąd, więc... Myślę, to jest za rogiem ten obóz. Obozowiska z... Far Cry'ów, tak? I innych ubigier. Będzie... Kiedy będą naloty dywanowe, żeby sobie zlatać i spuszczać bomby? Uwaga, podchodzę. There they are. The Ashwinders. Jestem jak anioł śmierci biblijny. Pay for your deed. I see you. If I see you. Expulso. Czy oni mnie, dziecko, biją? Niech się biją z tym trolem. X mam na bossa oczywiście naładowane. Popiełki. Szczury was dojadą. A jak nie szczury, to ja to zrobię. You soon bear the scars of my wrath. You can count on it. Who's there? Czy tak miało być? Że oni walczą z tym jakimś pajacem? Cóż. Mam nadzieję, że to na moje. Czy go też mogę zabić od tyłu? A! Okej. Okay. Traf trolla jego własnym głazem. Przełam zaklęcie tarczy ten tarocznej magii. Traf trolla. Trafił? Wstawaj. Incendio.
trochę mocny. Chciałem rzucić w niego, ale mam zbyt wolny, niestety zbyt wolny, mimo powie ten czar, no to... Ale to zabicie z tyłu mu dużo nie dało. Mi dużo nie dało, znaczy się. Tak, zamordowałem go może, ale... No mood for killing. No to jest, się źle składa, bo ja was tutaj wszystkich wyryżnę. Nic nie widzę, niestety coś tutaj się zostało. Tak. Z tego dojechać i... Nie chcemy go brute force'ować, chcemy go zatwić sprytem, tak? Tak jak w książkach. Zakładam, że tak było w książkach oczywiście. Niestety jesteśmy poszkodowani przez system. Jezus, przez system. Chciałem zobaczyć, połączcie mnie z żurnalem. Bo chcę się dowiedzieć, jak jest z moją sytuacją. Brakuje piksela. Co by tu pójść? Zaraz, gdzieś było takie coś. Klątwa krwi, klątwa przewracająca, 16. Klątwa. Krucjo, odkrzyżowania pewnie, Imperio. Specjalność klątw i mistrzostwa Adawa Valalauda. Wróć, to co mnie intrygowało, zaklęcia. Mistrzostwo Depulso Accio. Leviozo. Bombarda to coś pięknego, rozumiem, że to jest właśnie tego, żeby tutaj z powietrza ich dojechać. Descendo Glaciusza. I tutaj transformacja, to jeszcze trochę czasu mamy. Teraz fundamentalne mordowanie ludzików. Rzut starożytnej magii, wiedza zaklęć. Dodaję nowy zestaw, to jest syf, możemy w każdej chwili moc Wigenowa. Nie będziemy korzystać z tego. Adopcja, bo absorpcja protego. Szukamy jakiegoś zabijania na totalnie ten. Wiedza, zaklęć. To. Tak? To go używałem? Protego, z czego ja korzystałem? Korzystałem protego drętwoty, to były podstawowe i teraz skradanie się, a niestety. Ludzki kameleon i to, mistrzostwo, niestety dopiero 22 poziom. Wtedy emanuje na obszar związków przeciwników, to jest masakra totalna. I pokój życzeń to jest jakiś syf dla nudów, nie ma tej rzeczy dla ludzi z moim wykształceniem. Słyszę. Czy musimy go pierdzielnąć? Okej. Jak w Citizenie mi zaś wróciło.
Zabił ich. I am the god of hellfire. Przeżył to, co? Skurczysz, niestety. Bossy są mace. Chcemy go, ja chcę go zabić po cichu, żeby nie wiedział, co go morduje. Jestem jakiś osłabiony niestety w tym momencie. Nie wiem czemu, ale tak, zrobiło mi się trochę zdrowie. No, zginiesz z ryby, które tutaj cierpią. Ja nie mam pojęcia, co to się dzieje. Trudno się... Skąd wiedział? Skąd wiedział? Jestem rybą. Może jednak widział z przodu. Los. Dobra. Musimy go odejść od tyłu. Co jest? O. Dobra. Spokojnie. Jestem dzieckiem. Dzieci są wytrzymałe w tym uniwersum. Obróć się, pajacu. I... To mnie może wyczuć, jest skubany. Tam jest piksel, no ale wiecie jak to jest. No! Proszę, obróć się! Mam go ostrzeliwać z daleka? Dobra, trudno. Niestety chciałem to zrobić pro, ale wyszło jak wyszło. Smarki trolla. Zbierz złodzieją. Czy to w ogóle jest tutaj? Bo możliwe, że teraz jestem w jakimś dziwnym miejscu. Tej sekundę, może robię coś, co nie jest w ogóle kanoniczne. Teraz sobie zdałem sprawę, że może jestem, bo zobaczyłem, tutaj prowadziła mnie mapa, ale może jestem nie tu, gdzie trzeba. Okrucieństwo, co tam było, jest coś pięknego tam wpadło, nieważne. Połączcie mnie w takim razie z tym lotnictwem. Proszę o pozwolenie na start. Zaraz, sygnatura jest gdzieś tu. Nie, no dobrze było, dobra. Odbierz złodzieje, to są dalej, to są złodzieje. To jest hełm. Lądowanie, lądowanie. Okej, okay, sorry. Myślałem, że jestem w złym miejscu. To jest wszystko możliwe. To jest dla Rookwood! Wspaniałe to jest. Wszyscy zginiecie. Ale potajemnie. Jest jak predator. Cuda, kocham takie coś. Jakbyś udało się odwracać uwagę jakoś. To
Pewnie się da, to trzeba było ogarnąć. To pewnie wiatr. Totalnie taktyka podjazdowa może działać. Mamy to. Dobrze. Zwiadowca popiołków. Zginiesz i tyle. You're easier to spot than a rush. You're no match for me. Poziomowcy. Ja mam który poziom jako dziecko? Czemu? Aha, 13, czyli 12 ten. Kurde, nic, jestem słabym dzieciakiem. Ładnie się, muszę przyznać, ładnie się tutaj. Dojechało was dziecko. Płatnych zabójców wysłanych na zlecenie jakiegoś głównego złego, tak? Teraz tak, widziałem, że tam pojawiły się całe jeszcze jełopy. Ile dostaję za was pieniędzy? To jest też najważniejsze. Tak se, to jest najgorsze. Nie wiem, jak tu się dofarmić sensownie. I tu były te jakieś... ci nieumarli świata Roberta, tylko Rowlingsa. Dobra. 200 metrów stąd, nie będę chodził jak zwierzę, skoro jestem magią. Czyli morał jest taki, wystarczy się dobrze urodzić. Jesteś zajebisty. Rodzice, rodzina, znajomości, geny magiczne i tyle, nie jakieś... On to zawsze stoi? Czemu się w barze nie spotkamy? Dobra. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done! This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. To po prostu hełm. It just looks like a helmet to me. Ah, you're looking at what it is, rather than what it means. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Dobrze, że nic nie stało. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Okay, to many will not ciebie. Believe that our aims might possibly be aligned. Misja ukończona, okej, okay, dostaję sensowną jakąś zapłatę za to wszystko, to moje... sobie gardło podżyną. Analiza, doświadczonka... Okej, okay, no, 1/3, 1/4. Co to za zamek fajny? Czy Janrach to nie jest zły? No chyba tak, to nie jest, wiadomo, że jak goblin to jest zły. Szarp co chce. O Boże, elixir niedzielności. Po co mi elixir niedzielności, jak mogę niedzielny? Napar gazowy. Przeciwko kilku goblinom. Madam Kogawa. Poświetla tanie przy iglicach. Aresto momentum. Wingardium leviosa legend. Ja tego nie mam już?
Mam lewioza, jeszcze jest pewnie w Wingardium lewioza. Zdobyć jadowitą tentakulę. Okej, profesor Onai. Zbierz smarki, użyj depulsona lewitujący. Teraz jakiegoś biedaka znajdziemy. Lewitujący i go dojechać, tak? Teraz jakiegoś biednego, małego, jakąś małą istotę niewinną. A nie mogę tego zrobić w trakcie. Ej, gdzie jest ten cały stumilowy las z groźnymi niedźwiedziami, kangurami i tak dalej? Potrzebuję bogu ducha winnej istoty, która jest na czerwono. Mamy to, analiza. Co tu widziałem? Na sekretiu. Wspaniałe. Biedny wilk 13 poziomu. Czyli Depulso najpierw zaczniemy zrobić, żeby lewitował, a potem go dojedziemy. Lewitulso. Gdzież ty jesteś, biedny? A teraz... Pozbawiony węchu, upośledzony wilk. Zebraliśmy z niego skórę, zwróćmy uwagę. Zmienił się jest jak u Thanosa. Masakra. To bardzo brutalny świat. Co za świński ten ryj? A. Ty co za ten? A, dobra. Hogsmeade się nazywa. Hogsworth, Hogsmeade. Hogsworth North. I Hog Forest. Okej, czy jestem już gotowy na... Zajęcia o zwierzętach. Ty, dobra, to trwa półtorej godziny. Dobra, czyli następny odcinek ludzie, tak? Zwierzęta zrobimy. Gladwin Moon dojechany. Wróżbiarstwo, jeszcze nowe zaklęcia. Rozumiem, że to wszystko pompuje mi ten, wbijem ten poziom. 14, 15 i dalej będziemy orać. Orać, orać, czas na zapis. Czas na cięcie. To był codzienne spotkanie z uniwersum pani Rowling.